Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda. Dzisiaj, moi drodzy, nagrywam kolejny odcinek. Tym razem przejdziemy sobie nowe wyzwanie mistrzowskie, które startuje za 2 minuty, więc zaraz sobie do tego przejdziemy. Ale jeszcze zanim zaczniemy, to moi drodzy, stawcie łapeczkę w górę. Mam nadzieję, że uda nam się wbić 15-0, więc fajnie było, jakbyście zostawili 15 tysięcy łapek w górę. Oczywiście jest to niemożliwe, tam parę filmów tylko miało 15 tysięcy łapek w górę, ale zostawcie łapeczkę, moi drodzy. Oprócz tego zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, ponieważ lecimy po 200 tysięcy subskrypcji, a gdy to wbijemy, no to nagrywam odcinek z kamerką, więc myślę, że warto zasubskrybować. Jeszcze z takich informacji, to dzisiaj jest bez live'ika, bo się nie wyrobię wieczorem, nie zrobię dzisiaj live'a, za to jutro będzie live oraz jutro będzie odcinek na drugim kanale, czyli na kanale Panda, do którego link macie w opisie. A jeżeli na przykład nie obserwujecie mnie na Instagramie, to możecie sobie wbić link w opisie i tam są relacje, jak wczoraj jeszcze jeździłem na nartach, więc jak chce sobie ktoś zobaczyć, to może sobie wbić. Przypominam o kodziku Panda, jeżeli robicie jakiekolwiek zakupy w sklepie. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. No i myślę, że już nie będę tego przedłużał i lecimy do odcinka. 2000 years later. Okej, ja na środeczku, rozumiem, panowie. Mają no. Edgara. Uwaga, uwaga, będzie tutaj się chciał klepać. Dobra, Mortis, uważaj, bo ci podjedzie. Widzę, no i niestety leżę. Masz Bartus? A, nie miałem strzału. Jak nie miałeś strzału? No, żeby kopnąć piłkę, nie? Aha, dobra. No i git. Dobra, 1-0, okej. Okay. Lajcik. Ej, jak oni w ogóle nie przejęli tej piłki, to ja nie wiem. Nie wiem. Stała przed nimi. Podaj nie nam. Pojęcia. Ja sobie tutaj ładnie działko leczę. Dawaj, podaj, a podaj. Chłopaki odwalają całą robotę. Okej. Okay. Dobra. Podaj do Pandy może? Nie, trafi to. Dobra, git. Trafi. Jeden HP mają. Co za chłop. Pięknie, pięknie. No jak tak zaczęliśmy, to raczej 15 minut i koniec challenge'u. O kurczę, Byron. Edgar. No ale ty odbijasz od nich te pociski, właśnie przez to jest dobra. Jess jeszcze ostatnio tam dostała buffa, potem nerfa, więc jest dobra. Git. No i nice. Chyba wejdzie, tak, no. Jackie ma tak dużo HP, że bez problemu sobie radzi. Mhm. On od razu tutaj chciał we mnie, w najsłabsze ogniwo zaatakować. Obijam, jeszcze leci ulcik na środek do was, panowie. Dobra, spowolniamy. Nice. Dobra. Ten co jeszcze trafił i nawet nie podaje. Szybciutko, łatwiutko. Nie można rozpocząć gry, możesz grać tylko na mapie wyzwania na swoim aktualnym poziomie. Tak szybko co? Przeszliśmy, że się mapa chyba zbugowała. Dobra, zaproście mnie. Zaproście mnie, wyjdę. No ten Karl taki jakby płatny, ale za gwiezdne żetony, ten ciemny taki. To on już jest w sklepie od chyba od update'u. Aha, dobra. Ale coś Frank mówił, że mają być nowe za 50 tysięcy niedługo. Fajnie by było. Tylko jak będzie... i też mają Jessie. Nie zwróciłem uwagi, że to nie jest i Max. Moja kulka. Dobra. Shelly w ogóle dziwna trochę. Jessie dobra, leży. Dobra, Jessie leży. Tak jest. Max leży. Kanon. Shelka. Ajajajajajajajaj. Aj. Ta Shelka zaskakuje nas, nie? No, dobra, szczególnie, dobra. Że oni mają takie teamy, które na arenie zazwyczaj by nie ugrały nic. A tutaj mogą być dobrą kontrą na nas przez to. O dobra, teraz już mamy środek przyjęty, powinno iść dobrze. Ja dobijam tego kanona z boku, na szybko. No jak ty nabijesz sobie ulta, to na łatwo idzie. Dobra, leży. Dacie radę chyba na nich. A ja padłem. 60 do 40, nie no nie możemy tak o sobie przegrać. No nie możemy, tak nie możemy. Nie może wyjść, tu ma być do zera. Dobra, Jessie dobra. Leży. Ładujcie. Wbijam w strefę, Max. Dobra, nice. Odbijamy tą Maxa. Shelly najgorsza. Dobra, git. Została. Jessie strzela, uważajcie, nie dajcie się trafić. O, teraz dobra. Git już nam idzie. Max leży. No. Leży. Turet. Ładuje. Dobra, git, wygrywamy. Tak, czekam. No, już teraz nie uda mi się raczej. Dobra, był dym, nice. Ale... Dobra. Co jest? To już było blisko. No. 5-0, dobra, było git. Było ciężko. Dobra, jasne. Czyli ja środek, mid. No, tak. Ja na bok. No i widzisz, nie ma Bibi. Okej. Okay. Amber, zabij mnie. Dawaj, trafią. Padłem. Dobra, padłem. Dasz radę, jak ona się zrespi, my jasne, tu obijamy. Jasne, luziku, no. Czekam na Miśka jeszcze.
Dobra, nice. Ja mam już ulta jakby co? Dawaj tego Colta. Git. Colt leży. Czekam na życie. Obiłem 3 razy save. Idę tą Amber obić. Mój misiek klepie save. GG chyba. No, git Bartus. Dobra, no. GG. GG panowie. No napad to jest chyba najprostszy tryb tutaj w całym tym turnieju. Dobra, to raczej pójdzie git. Nie ma Amber. Dynamite zamiast Barley'a. O nie, zestunował mnie. Dobra, uciekam na chwilę. To są jakieś boty, przecież ten chłop wlatuje w ściany. Ten Colt nawet chodzić nie potrafi. Dobra, teraz już powinno. Patrz na tego Colta. Co łapkę w dół dajesz? No co za chłopek. Colcik, nie bądź smutny, tak? Następnym razem ci pójdzie lepiej. Albo jak wbijesz więcej pucharków. Nie ulta, dobra. Chyba ich... A dobra, respię się. Też padłeś? No tak. Właśnie ja też. Po miśku mnie porobili. Ale że Colt łapki w dół daje? Dobra, to daję mu turecika. O, ja dam łapkę w górę. Chcę się teamować i chcę! Dobry Colt, dobry. Faktycznie prosiki, no. Ten, co marnuje ulta. Nice. Zginąłem, ale też porobiłem. Możesz tureta tam rzucić. Tak, lecę tam z turecikiem, wiesz, no spokojnie. Obija turecik sejfik i przy okazji kolcika, ale tak słabo. Do zera ich. No. Oni nie uderzyli sejfu ani razu? Nie. Kurde, zbyt słabi są, żeby do sejfu dojść. Dobra, nice. GG. 9. O, raz. Zapomniałem w ogóle, że ta postać istnieje, tak rzadko nią gram. No i dobra. Dobra, idź pan da prawo. No, myślałem, że ty pójdziesz, ale dobra. Wow, 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 wow. Na tego broka mi łatwiej będzie. O, ja mam jeszcze ten kozak gadżet. Dobra, Raf leży. To może ja będę zbierał gemy, Farol. Ty se pójdziesz na prawo. Wiesz, spokojnie, staram się też zbierać, nie? Tylko nie wiem jak podejść akurat, bo Raścik. Nas tutaj chciał obić za mocno. Dobra, git. Okej. Okay. Rast porobiony. Broka trafiam, serio? Porobiłem go on mnie. Nie mogę. 6, nice. Dobra, żyję. Nice, nice. 7 gemów mam jak coś na sobie. 8, dawaj, cofnij trochę. Padnę, padnę. Cofłem, cofłem. Dobra, git. Nice. Dawaj. Jeszcze Bartus jak zbierze ze środka gema, to git. Dobra, porobiony będzie. Uważaj, Rafs tam jest jeszcze w krzaku chyba. Tam nie, gdzieś. Nie, tego Rafsa chyba trafiłem, wiesz? Dobra, to git. No to winek. GG, pany. 10 win. No i pan P, Kiełek i Jackie. Ja gdzie idę? Ty jesteś środek, tak, Bartus? No, on na Jackie idzie. Okej. Okay. Aha, tu jest działka ich. Super. Jak to nie? Dobra, cofnij. No i co, co Bartus? Co Jackie cię robi. Mam ich dwóch. Ach! Nie widziałem tej czeki, że jest w krzakach. Najgorzej. Idę Bartusowi nice. Da pomóc, co? No to pomóż, pomóż mu, no. Prawie tego kiełka porobiłem. Leży. Dobra, porobił Bartus tą Jackie. Oh. Mówiłem ci, że Mr. P. No ale Jackie też tu jest, dobra. No ale ja, widzisz, Sandy jest OP, porobiłem już 3. 11 do 13 mamy szansę na spokojnie. Tak, na luziku. Musimy teraz to jakoś fajnie rozegrać tylko. Idź sobie może na kiełka, ja będę kontrował tą Jackie. O, no i git. 13-13 i mamy gwiazdkę. Jest gitara. Na daleko ich teraz trzymać. Tylko nie zgiń, Farel. Nie, postaram się to przeżyć. O, jeszcze oni a, tutaj dostają. Okay, nie, właśnie tą, co ich obija. Aha, dobra. Bartus, ty też tam nie gin. Dobra, git, cofaj, Farel. 7 sekund, nie możesz zginąć. Cofłem, spokojnie, na luziku. 3, 2,
1. Dobra, win. No było blisko. GG. Było blisko, no. Było blisko. Nie wiem, czy ten Mr. P nie będzie lepszy, ale jak chcesz, Bartusz. Nie wiem, czy ja tej Jessie nie mam zmienić, czy dzień zostaje Jessie. Nie, Jessie jest git. Taki trochę wkurzający team mieli z tym kiełkiem. Mam nadzieję, że już nie będzie kiełka. No nic, dwie porażki na cały challenge, tak nieźle. Ostatnia szansa, panowie. No. Ojejku. Ja mówiłem, jak to przegramy, to przez Bartusa. Ja mówiłem inny team do tego. Nie, ty chciałeś sobie wziąć czeki, ja mówiłem tak, pana P. Tak, i mówiłem, że wy Mr. P z Tickiem. No tu Tick by nie przeszedł po Sandy. Tak. Nie, przeszedłby. O nie, prawie porobiłem. Ciekawe. Dobra, ja idę do was. No chodź. Albo nie, albo tak. No już se wal na ulta, super. Ale ich w ogóle znalazłem idealnie. Ale ich porobiłem, co jest? Dwóch pięknie, naraz. Pięknie widziałem. Pokczam idę z tej strony. Tam Bibi chciałem. Idzie Bibi na nas, idzie na mnie Bibi. Od tyłu macie Bibi jeszcze, uważajcie. Dobra. Zwalniam ją. Uważaj. Na spokojnie. Dobra, porabiona działkiem. 12-3, panowie, nie możemy teraz tego przegrać. Kurde, padam. Dawaj, nie, żyję. Co ty, Bartu, się zlagowałeś? Dobra, no. Git. Bibi. Jeszcze raz. Dobra, git. Dobra, uciekaj, 420. Uciekaj, coveruję. Nice. 19-6, to luz. Dobra. O! Ile ja mam gwiazdek? O wiele za dużo. O wiele za dużo? No. Niezłe określenie. Ale mnie odepchnęła. Dobra, trwamy. Brońcie mnie. 23 sekundy. To max postaram się porobić tu, nie? Nogi, dobra. Już raczej nie podjadą. Nice. Nice, ładnie. Just Bibi porobiona, pięknie. Działko. Jeszcze czekaj. Przeszliśmy to. Let's go. Dobra, panowie. GG. Dobra robota. Prawie przegraliśmy przez Bartus, ale się udało. Tak, zostawcie apeczkę w górę. Ja teraz wstawiałem inny team. Teraz będzie najważniejsze. Patrzcie na to. Przechodzisz do następnego etapu. A jak? Uwaga. Odblokowano kwalifikacje online. Okej. Okay. Słyszeliście ten przepiękny dźwięk? Gratulacje, przechodzisz do następnego etapu mistrzów Brawl Stars. Co? Znajdziesz w skrzynce odbiorczej. Jest zakładka eSports nad znajomymi teraz dla nas. A faktycznie, no jest nowa zakładka, wow! Ale kozak. Tylko dla VIP-ów. Jesteś zakwalifikowanych do kwalifikujących miesięcznie? Jesteś zakwalifikowanych do kwalifikujących miesięcznie. Trochę bez sensu to zdanie. No bo to jest takie przetłumaczone automatycznie chyba, wiesz? Wyzwania mistrzowskie, co miesięczne kwalifikacje. Okej, tutaj nic nie mogę nacisnąć, tu mam jakieś poblokowane, zobacz reguły. Aha, i teraz przenosi nas. Zarejestruj się i możemy normalnie grać już w grze, a nie przez tą stronkę ESL-a, jak było ostatnim tak. razem. Dobra, coś pięknego, w końcu to zrobili, super. Dobra, moi drodzy, a więc tak by to wyglądało, udało nam się przejść challenge 15-2, więc było blisko, ale na szczęście wygraliśmy to. Mamy nową zakładkę eSports tam w prawym górnym rogu. I tutaj właśnie możemy się zarejestrować. Myślę, że zarejestrujemy się i dam wam znać, jak już będą te mistrzostwa, zobaczymy. Na pewno tam wygramy może max 2 mecze, bo tam już są naprawdę bardzo, bardzo dobre drużyny i są to tylko osoby, które udało im się przejść te 15 winów. Ale myślę, że można sobie spróbować, dlaczego by nie. Dajcie znać, czy przeszliście challenge, jak tak, to ile mieliście, czy 15-0, czy na przykład odpadliście w 8 i tak dalej. I dajcie znać, czy macie tą zakładkę eSports, bo to mnie ciekawi. Jeżeli mają tylko osoby, które to przeszły, no to może być to ciekawe, więc piszcie w komentarzach. Ja już wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!